Tekst manny na 3 stycznia. Bez przestanku się módlcie, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 17. Komentarz parauzyjny. Bez względu na to, jakie są nasze naturalne skłonności w odniesieniu do zdecydowania i wytrwałości w modlitwie, nasze instrukcje musimy czerpać z Pisma Świętego, a pokonując naturalne upodobania, jako małe dzieci i jako dzieci miłe, musimy dostosowywać swoje poglądy oraz postępowanie do instrukcji pochodzących z góry. Dlatego wszyscy zapamiętajmy słowa: proście w moim imieniu, a otrzymacie, aby radość wasza była zupełna. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 24. Ojciec Niebiański pomnożył zasoby miłosierdzia, błogosławieństw i opatrzności dla swoich posłusznych i wiernych dzieci, które będą o nie prosić. Reprint numer 2004. Komentarz epifaniczny. Lud Boży powinien zawsze się modlić i nie ustawać. Odpowiedź długo odkładana jest błogosławieństwem najbardziej cenionym. Dlatego nieustanne zabieganie w modlitwie o łaskę Ojca doprowadzi do pogłębienia naszej duchowości oraz urzeczywistnienia się naszych świętych pragnień. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. 1 Piotra rozdział 4 werset 8. Przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 37, a ta była wdową, około 84 lat, która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie. Rozdział 11 wersety od 5 do 13. Zatem rzekł do nich: któż z was mieć będzie przyjaciela, i pójdzie do niego o północy i rzecze mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chlebów, albowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam, co przed niego położyć. A on, będąc w domu, odpowiedziałby mówiąc: nie uprzykrzaj mi się, już są drzwi zamknięte, a dziadki moje są ze mną w pokoju, nie mogę wstać, abym ci dał. Powiadamy wam, chociażby mu nie dał wstawszy, przeto że jest przyjacielem jego, wszakże dla niewstydliwego nalegania jego wstawszy, da mu, ile potrzebuje. I jać wam powiadam, proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie otworzono. A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, Izali mu da kamień? Albo prosiłby o rybę, Izali mu zamiast ryby da węża? Albo prosiłby o jaje, Izali mu da niedźwiadka? Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o nie proszą. Rozdział 21 werset 36. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Rzymian rozdział 12 werset 12, w nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Efezów rozdział 1 wersety 15 i 16, przetoż i ja, usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie, i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za was, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach moich. Rozdział 6 werset 18. W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. Filipianom rozdział 4 wersety 6 i 7. Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kolosensów rozdział 1 werset 9, dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i w rozumieniu duchownym. Rozdział 4 werset 2, w modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem. Psalm 5 wersety od 2 do 4, przyjmij, Panie, w uszy swe słowa moje, i wyrozumiej doległości moje. Słuchaj pilnie głosu wołania mego, Królu mój, i Boże mój. Boć się modlę Tobie, Panie. Rano usłysz głos mój, rano Ci przedłożę modlitwę moje, i będę wyglądał pomocy. Psalm 42 werset 9, wszakże we dnie udzieli mi Pan miłosierdzia swego, a w nocy piosenka Jego będzie ze mną, i modlitwa do Boga żywota mego. Psalm 109 werset 4, przeciwili mi się za miłość moje, chociażem się za nich modlił. Psalm 116 werset 2, albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich. Daniela rozdział 6 werset 10, czego gdy się Daniel dowiedział, że był podany na piśmie, wszedł do domu swego, gdzie otworzone były okna w pokoju jego przeciw Jeruzalemowi, a 3-kroć przez dzień klękał na kolana swoje, i modlił się, a chwałę dawał Bogu swemu, jako to był zwykł przedtem czynić. Dzieje apostolskie rozdział 6 werset 4, a my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. Rozdział 10 wersety 2 i 9, pobożny i bojący się Boga ze wszystkim domem swoim, i czyniący jałmużny wielkie ludowi. A nazajutrz, gdy byli w drodze, a przybliżali się do miasta, wstąpił Piotr na dach, aby się modlił około godziny 6. Rzymian rozdział 1 werset 9, świadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię. 1 Tesaloniczan rozdział 3 werset 10, w nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełnili niedostatków wiary waszej. 1 Tymoteusza rozdział 5 werset 5, a która jest prawdziwie wdowa i osierociała, ma nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach w nocy i we dnie. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 3, dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumieniu, że Cię bez przestanku wspominam w prośbach moich, w nocy i we dnie. Pieśni 35, 239, 1, 26, 48, 69, 115. Wiersze Brzasku, 107, nieustannie się módlcie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5707. Pytania, jakimi były moje doświadczenia w tym tygodniu w związku z nieustanną modlitwą? Co w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.